A jak sami możemy wykorzystać odpady? Zależy to tylko od naszej wyobraźni. Popatrzcie w domu, jakie macie materiały. I z surowców wtórnych, na przykład takich jak butelki plastikowe, kartony, guziki, nakrętki od butelek, zawieszki od herbaty i tym podobne, stwórzcie swoją pracę. Wiem, że jesteście bardzo pomysłowi. Jeżeli jednak ktoś nie będzie miał pomysłu, to proszę zobacz na przykłady umieszczone na zdjęciu. Może one zainspirują Ciebie. Jak będziesz miał pracę, proszę o przesłanie za pośrednictwem WhatsApp zdjęcia do mnie, ponieważ chciałabym stworzyć wirtualną wystawę Waszych prac. A teraz życzę Wam miłej zabawy z surowcami wtórnymi.